tych dzieci do piersi. Cesarz Emhyr wprowadził swoje legiony na nasze ziemię. Oblega każdą twierdzę stąd, aż po góry Sinę. Wściekły i wygłodniały wciąż gryzie i kąsa. Ludzie północy, stoicie nad przepaścią. Wasi królowie was zawiedli, więc zwracacie się do bogów. A jednak nie błagacie o przebaczenie. Nie posypujecie głów popiołem. Zamiast tego lamentujecie. Pytacie, czemu bogowie nas opuścili. Musimy wrócić na drogę, którą porzuciliśmy dawno temu. W przeszłości nasz świat przeplatał się z innymi w procesie, który uczeni nazwali koniunkcją sfer. Bogowie pozwolili wedrzeć się tu nieczystym siłom. Pokłosiem tego kataklizmu jest nikczemna siła zwana magią. A jednak nie wygnaliśmy jej. Zamiast tego studiujemy jej niegodziwe arkana, by zdobyć władzę i bogactwo. A co z potworami u naszych drzwi? Ohydnymi reliktami koniunkcji sfer? Trollami? Trupojadami? I wilkołakami? Czy podnosimy przeciw nim oręż? Czy raczej zrzucamy ten ciężar na innych? Na tak zwanych wiedźminów? Porzucone dzieci, szkolone, by używać mrocznej magii, zmutowane za pomocą bluźnierczych rytuałów. Wysłani do walki z potworami, nie potrafią odróżnić dobra od zła. Blady płomień człowieczeństwa, który kiedyś w nich płonął, już dawno zgasł. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej, to prawda. Ale kilku wciąż przemierza nasze ziemie, przelewając krew za pieniądze. Po dziś dzień swym istnieniem przynoszą nam hańbę. Północ krwawi, chłostana biczem wojny. To kara bogów za nasze grzechy. Nie zapominajmy też o okrutnej plazie spoza naszego świata. Wszak dziki gon galopuje po niebie w każdą pełnię. Mroczni jeźdźcy porywają w nieznane nasze dzieci. Niektórzy mówią, że to zwiastuje drugą koniunkcję. Czy damy radę powrócić na drogę światłości? Czy znajdziemy siłę, by wygnać czarodziejów z naszych królestw? Zjednoczyć się wokół ciepła wiecznego ognia? Bliski jest czas miecza i topora. Tej wojny nikt za nas nie wygra. Bliski jest czas szaleństwa i czas pogardy. Szukając wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Uspokój się, to tylko szczury.
twarzą Thoru! Przeszła ci ochota? Zabierz je! Ochyda! Dziękuję. Aż tak się boisz szczurów? Mogłaś się anihilować jednym zaklęciem. Dobrze, już nic nie mówię. Co się właściwie stało? Coś tutaj wypacza teleporty. Tylko nie wiem, jak im się udało przejść bezpiecznie na drugą stronę. Dziki Gon używa specjalnej magii teleportacyjnej. Mają do tego wyszkolonych czarodziejów, nawigatorów. Jak dla mnie mogą sobie mieć nawet trzech sterników i papugę. Ja na pewno nie będę więcej ryzykować. Ruszajmy. Dziki Gon ma nad nami sporą przewagę, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Zwariowałeś? Musimy się stąd wydostać! Muszę dowiedzieć się, co robi tu Dziki Gon. Przyszliśmy szukać elfiego maga, a nie walczyć z Gonem! Jeśli oni dopadną go pierwsi, raczej już z nim nie porozmawiamy, a poza tym... No, mów dalej. Czekaj, ty masz coś wspólnego z Dzikim Gonem. Chodzi o Ciri? Nie powiedziałeś mi o czymś, prawda? Chodźmy, to może ci powiem. Ty tak zawsze? Zaczynam współczuć Triss i Yennefer. No już dobrze, ruszajmy.
Gwella Glan. Ta wiadomość na pewno była dla Ciri. Córka Mewy to dziedziczka Lary Doren. Rzeczywiście elfy tak nazwałyby Ciri, ale co z tym znakiem miecza? To jakaś zagadka? Tak, ale niezbyt trudna. Wystarczy wiedzieć, że miecz Ciri to Zirael, jaskółka. No dobrze, ale kto poza tobą wie takie rzeczy? Chyba właśnie o to chodziło. Elfi czarodziej zabezpieczył przejście tak, żeby tylko Ciri mogła do niego dotrzeć. Pewnie nie przewidział, że pojawi się tu ktoś taki jak ty. Myślę, że jednak spodziewał się nieproszonych gości. Mam nadzieję, że Dziki Gon trafił na jakieś przeszkody po drodze. No to chodźmy. Myślisz, że jeśli pójdziemy za znakami jaskółek, to wystarczy? Zobaczymy. To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali pod stronę wody. Ciekawe, kiedy to było. Te żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać pszenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się szukać linii, od razu wypróbował je na tym grzyb. Kiepski pomysł. Co? Pewno. A na młodych dziećmi na krany boją się szybko. Chodźmy. Wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali tu od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać linii, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. Co? Cóż, przeżył. Młodych wiedźmi na chrany boją się.
To wygląda jak stary elfi port. Pewnie tak docierali to od strony wody. Ciekawe, kiedy to było. Uważaj, te tłuste żółte opary są trujące. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował je na tych grzybach. Kiepski pomysł. Co? A na młodych wiedźminach rany boją się szybko. Chodźmy.